Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed wami Enter the Gungeon. Wracamy do Marinesa. I co? Nasza przyjaciółka, co teraz powie? O, Helm Sapera. Zanim mój Helm zaczął regularnie... Nic nie piłem, obiecuję. Jesus, jak to zabrzmiało. Dobra, kawę piję. Zanim mój hełm zaczął regularnie trafiać za twoją sprawą do tej dziury, porzuciłam wszelką nadzieję na opuszczenie tego miejsca. Co to ma do rzeczy? Po twoim przybyciu do lochu, Giver, wiem, że muszę się stąd wydostać. Dlatego dziękuję za przywrócenie mi ambicji, niezależnie od twoich intencji. Zamówiłam coś w dziele rozwoju lochu Giver, może ci się przyda. Okej, okay. Ale po co ci pozwolenie, skoro i tak nie szanujesz cudzej własności? Ha! Tak. Nie tym razem. Dobre. Co? Jak tu ziemia się cofała? No. Co to ja miałem zabijać? Aha. Biholstery, karburatory. Mam 9 kredytów. A może teraz coś od niego kupimy. Buty owada, gąbka. Kupię tą bombkę. I co? I na nic już mnie nie stać, więc idziemy. No, teraz czwarty poziom to... miejsce, gdzie się przeważnie zatrzymuje. O, Magus. Czy on umarł? Czy nie? Najwyraźniej. No, to nie jest przyjemne, dobra. Czy u góry ktoś jest? Jest, więc wykończmy ich jego. Teraz shotgunistę, który był gdzieś tu. A teraz można się spokojnie blobami zająć. Dwa bloby naraz, no trochę dużo ich. W sumie nie wiem. Owszem, rolowanie przez te malutkie bloby jest ok, ale czasami można się naciąć i przez przypadek dostać obrażenia. No, ta postać zdecydowanie jest najsilniejsza na początku. Głównie pod względem takim, że no potrafi celnie strzelać. Jej pukawka jest dobra, jej jego. I co? No fakt, że ma zbroję, no, jest tam... No to może być smutne. Jest fajne, że ma zbroi kawałek, ale nie jakieś totalnie potrzebne. Dobra. Prawo czy w górę? Nie wiem, w górę. Bo bliżej. Rycerzyk, a... shotgunistę zabijmy, zanim nabruździ. Tak, ta pukawka jest nawet w miarę efektywna. No, jest boss. To teraz na prawo. Kasy, no, tak średnio. Na razie mamy. Pokebony. Góry są, tak. Jeden z maszynowcem. Tak, to nie jest kałach, to jest jakiś tam Uzi zwykły. Coś jeszcze żyje. Drugi Pokemon. O, granat. Ha. Pięknie, drugi kluczyk. Mogę otworzyć dwie skrzynki. No, zależy jakie będą. W sumie nie wiem, jeżeli będzie brązowa. Nie no, na pierwszym levelu chyba obie otworzę. Znaczy... przede wszystkim naszym celem jest zdobycie broni.
jakiejś na bossa. Potem się będziemy martwić, czy otwierać jedną skrzynkę, czy inną, czy takie rzeczy. O, pięknie. Chodźcie tutaj. Zapraszam, no, do żyrandola. O! I co? Nie zabiło ich to. Kiedyś zrobię ten achievement. Chociaż gorszy jest achievement z mordowaniem mobów jeżdżąc na kolejce na wózeczku. To potrwa wieki, tam chyba 100 mobów trzeba zabić. Oczywiście kiedy siedzimy w wagoniku, to dosyć ciężko cokolwiek unikać, więc nie. Item room się zbliża. A pójdę w tą stronę może. I jesteśmy. Niebieska skrzynka. Dobra, otwieram. To jest broń, którą ostatnio chyba odblokowałem za zabijanie magów. Pęk różdżek. Wydaje mi się, że jest całkiem niezłe. Chociaż nie miałem tego wcześniej, ale czytałem. Przetestujemy zaraz. Jak to działa? Właśnie, może przeczytam przynajmniej opis. Potrójna seria magii. Magia ze szkoły Giwroksięstwa. Potrójna seria, czyli jak rozumiem, strzela po 3 pociski naraz. Może być ciekawe. Nie? Okej, jakoś tak dziwnie strzela. No więc potestujemy na bossie bardziej. Na razie to zachowam amunicję. Życia sporo. Mam nadzieję, że nie będę go potrzebował. Co mamy w sklepie? O! Toporek tak po prostu. Rozważę. Zobaczymy, ile będzie kasy. Rozważę też klucze. Klucze chyba... no nie wiem. Kusząca propozycja. O! Dobra. Jeszcze żyję. O cholera, granat. Drugi item room. Czerwona skrzynka, no to otwieramy. Chociaż to będzie... a, aktywny przedmiot, pudło. Okej, to zużyję różdżki. Czy można... to nie jest półautomat, nie mogę klikać. Znaczy klikanie szybciej nie strzela niż normalnie. Z tego co widzę... o, tu jest secret room. Okej. Użyjmy w takim razie zrzutu amunicji. No, bardzo się opłacał ten secret room, widzę. Lepiej było ślepaki na bossa zachować. Ciekawe co robi pudło. Skoro z czerwonej skrzynki, to chyba... najwspanialsze osiągnięcie sztuki maskowania. Czyżby sprawiało, że nas nie atakują? Ciekawe, czy działa na bossa na przykład. No dobra. Tutaj raczej nie będę szedł, nie mam kluczy i to wszystko, chyba tak. 46 łusek, mogę coś kupić, ale... broń albo klucz. Albo dwa klucze nawet. Nie, dwóch, na dwa mnie nie stać. Najpierw zobaczę, co jest, co będzie u bossa. Ślepaka mógłbym kupić, ale... postaram się, no... go perfekcyjnie zabić, nawet bez dwóch ślepaków. Zobaczymy, zależy co tu będzie.
Nie, to bliźniaki. Z nimi chyba mam największy problem teraz. No ale zobaczymy. Może się uda. Przydałoby się wiedzieć, gdzie oni są. Oho, przydupasy. O! No, jeden ślepak poszedł. Na razie idzie dobrze. Ta broń zadaje duże obrażenia. Nie umieszkam się stwierdzić. Chyba zabiłem jednego. Wow, no to było bardzo dobre. Ta broń mi się podoba. Łyczek kawy. Nieźle. Snajperka mi się podobała. Raz ją miałem. Dwie paczki zbroi. Stać mnie na dwa klucze, więc tak. Mam w miarę dobre bronie. Snajperkę będziemy używać na normalne pokoje. W sklepie kupię klucze. No. A, pudła nie użyłem. No cóż. Wypróbuję go zaraz tam gdzieś na drugim poziomie. I zobaczymy, co to właściwie robi. Komora druga. Aha, snajperka jest piękna. Coś jeszcze? Jest, shotgunista. Okej. Strzelają do mnie wciąż, więc... Nie jestem pewien, co to ma za sens. Będę musiał poczytać, co to robi. Dziwne. Może gdyby mnie nie widzieli, abym się zamaskował, to by zadziałało, albo gdybym się zamaskował przed wejściem do pokoju, jeżeli się da. Przetestujemy. Widzę, ładuje się bardzo szybko. Więc ciekaw jestem. O, rycerz. A na rycerza to pukawka zwykła wystarczy. Rycerze groźni nie są. No, nie tą broń chciałem. Ale może być. O! To był sześcian, tak. Kostka mięsa. Mamy ślepak. Dosyć w miarę kasy. Amunicja. Ładujmy różdżki. I tyle. Użyję teraz pudełka. Zobaczymy. O, jest taka jakaś ikonka. Ha, tak jak podejrzewałem. Możemy sobie chodzić. Czy to ma jakiś czas, czy nie? Nie widzę. Ekstra. Czy no, potencjalnie dosyć dobra rzecz, bo czasami w pokojach można, szczególnie na późniejszych poziomach, się rozejrzeć, znaleźć jakiegoś samonera przykrego, który zazwyczaj gdzieś jest schowany na końcu. Fajnie. Podoba mi się. No ale... Do dzieła. Snajperka jest fajna. Podoba mi się. A, no. No to naładujmy snajperkę teraz, bo czemu nie? Jeszcze sprawdzę, czy tutaj gdzieś nie ma ukrytych przejść. Ale wątpię. Nic nie znalazłem, więc bierzemy amunicję. Zajrzyjmy do sklepu. Ten hełm, który nie wiem w sumie co robi. Więcej kluczy, których na razie nie potrzebuję. Buty, a nie, nagolenniki rycerza Givery. Tu możemy coś sprzedać, gdybym chciał. No, za bardzo nie mam co. Po prawej był item room.
No to chyba na dół trzeba. A, pudełko mogłem... no, widziałem. W momencie, gdy zrobiłem ten roll, że to zły roll. W końcu się musiało zdarzyć. No ale dosyć ładnie szło. No to czemu nie użyć pudełka? Okej, okay, nie widzą mnie. Czy mogę przeładować broń? Mogę. Zabijmy tego, potem tego, a reszta już padnie raczej szybko. Czy snajperka przenika przez moby? Chyba nie. No, pudełko mi się naprawdę podoba, szczególnie, że bardzo szybko się ładuje. To będzie świetna pomoc na późniejszych levelach, jeżeli dożyję oczywiście. Tu jest... tak... no... trzeba było szybciej iść do środka, ale nie wiedziałem jeszcze, co to było. Teraz już wiem. O, snajper. Ja lepszy. Ja. Słyszałem, to po dźwięku chyba najlepiej rozpoznawać te LED Maideny. Trzeba było od razu biec do środka, bo to nie jest dobra konfiguracja, żeby stać tutaj gdzieś na brzegu. No, człowiek się uczy powoli konfiguracji właśnie pokojów. Call of Duty. No, po polsku niestety te tłumaczenia nieco odejmują śmiesznych rzeczy. Ciężej się domyślić, ale tak. Róg, który zauracza. No cóż, przyznam, że wolę pudełko. Będziemy go wykorzystywać, kiedy tylko się da. No cóż, tutaj nie, ale... no cóż, mogę po prostu iść dalej. A, szczur ukradł. Ciekawe, czy działa po teleporcie. No, wypróbuję. Czy znika po teleporcie. Znika, okej. Okay. Eksperyment trzeba było przeprowadzić. Mam 4 ślepaki, to jest bardzo ładnie. O. No, celować to ja nie umiem coś. O, się udało. Troszeczkę amunicji zeszło. A, pudełko mogłem użyć, zupełnie zapomniałem. O. Dobra. Coś jeszcze się spełnuje, niebieskie pociski, które są niebezpieczne. Jest jeszcze jedna kulka, chciałem powiedzieć kulka, kostka. No ale wciąż mam 4 HP. Pudełko. Kocham pudełko. Zobaczmy. 2 niebieskie, rekin. Więc tak. Najpierw niebieskie, potem rekina. Potem więcej niebieskich zabić, zanim zdążą napsuć krwi. Świetnie. Pudełko i już się doładowało. To jest genialne. Kocham pudełko. Jestem bardzo zadowolony z tego przedmiotu. O, a no cóż, tutaj to nam niestety wiele nie da, bo ten badziew się nie otworzy, dopóki ja czegoś nie zrobię. Ajajaj. No to nie jest też dobre miejsce na walkę. Okej, okay, widzę cię. Pięknie. No to idziemy do dołu. Czyli tak, w jednym item roomie był pasyw, więc w drugim powinna być broń. Znaczy pasyw, aktywny przedmiot. W każdym razie przedmiot. Magusy. Na szczęście są na strzała ze snajperki, co jest piękne. Oj, klucz. Jakoś dobre dropy tym razem. Pudło. Dużo pudeł. Ducha nie zabiła jednym strzałem snajpera. Za to pudełko jest gotowe. Ach. Wspaniała sprawa. Co tu mamy? No właśnie, na przykład tutaj. Magus jest, znaczy magus, ten
ten przykry ćwok. Cześć. Mwahaha. Piękne. No, pudełko upraszcza bardzo takie pokoje. Jak mnie zaskoczył. Dobra, to było niepotrzebne. Teraz ciebie załatwmy. Wreszcie dostałem trochę. Tutaj będzie item room. Mam klucze, otwieramy. Pistolet wiedźmy dosyć dobry jest. Zamienia w kurczaki. Więc może upraszczać walkę z jakimiś ciężkimi przeciwnikami. I to jest cały level. Okej. Okay. Kupię chyba ten hełm, zobaczę co to za cudo. A i sprawdzę, czy pudełko działa na bossa. To mnie interesuje. Tutaj mamy pełno amunicji. No, kupię hełm, zobaczymy. Cóż to robi? Eksplozje są mniej niebezpieczne. No cóż, można się było domyślić coś w ten deseń. Czyli boss. Cztery ślepaki. Mam nadzieję, że tego nie spieprzę. Napijmy się kawy. Użyjmy pudełka. I do dzieła. Givergona. Działa. To jest wspaniałe. To jest rewelacyjne. Screenshot. Czy nie to, że jakoś to na bossach pomaga, ale... No to akurat tutaj można, nie wiem, rozwalać te nagrobki czy rzeczy. Chociaż nie wiem, czy warto je rozwalać. Z jednej strony... O! Cóż. Z jednej strony one... niszczą... jej... pociski, ale niszczą też moje pociski. Oho. Co teraz się dzieje? O, nie widzę. Mało brakowało. No, idzie dosyć dobrze. Nie zapeszać. No, pięknie. Ta broń jest naprawdę dobra. Nie powiem. Taka trochę niepozorna, ale... I amunicja. To do snajperki, myślę. Z nadzieją, że znajdziemy amunicję do różdżki jeszcze. No, chyba tak. Więcej życia. Co to jest? Mistrz ślusarstwa. Klucze za dobrą cenę. Cóż to robi? Więcej kluczy. Ekstra. No to tyle chyba. Idziemy dalej. Na razie bardzo dobry run. Różdżki Omek poleca. Pół amunicji, żeby zabić bossa. Jestem za. No, trzeci level, to już trochę schody się zaczynają, więc pudełko. No, cwaniaki, co się ruszacie? Ciekawe, czy jak podejdę bliżej, to moje przebranie przestanie działać. Nie chcę nawet sprawdzać. Może jednak pistoletu poużywam przez chwilę? Który jest też dobry. O, tam był granat. Widziałem. Właśnie, a propos granatu. Ty, umrzyj. Kurczak cię osłonił, cwaniaku.
Cóż, jest dobry ten pistolet, powiedzmy. Niestety nie zadaje dużo obrażeń, ale zamiana w kurczaki jest bardzo przydatna. A właśnie, a teraz już będzie przeważnie bardzo dużo przeciwników w każdym pokoju, więc pudełko się praktycznie co pokój będzie ładowało. Rewelacja. Jestem niezmiernie zadowolony z tego. Dobra, tutaj to chyba snajperka, która była pod trójką. No. W tym momencie to małe znaczenie, czego aktualnie używam. Dobra, umrzyj. O, udało się Pokemono żabę zabić jednym strzałem, to było fajne. A serio? To mnie trafiło? Jak to? Lamerstwo. Co mamy tutaj? Oho, grzyby widzę. Duże grzyby. O, dużo w ogóle wszystkiego. Co tu się dzieje? Jezus Maria. Mało przyjemne rzeczy się tu dzieją. Zabić tego grzyba. Jakieś shotgunisty. Ile mobów. Wow. Mało sympatyczne. A i kulka jeszcze, do naprawdę? Jaki fuks. Dosyć ciężki pokój, wow. Jeden z cięższych, jakie widziałem tu na trzecim levelu. Dobra, gdzie jest kulka? Tam gdzieś. No. Umrzyj, nie umarła. Strzelam na oślep. Cholerne kurczaki blokują moje pociski. Gdzie jest kulka? Halo. No. Wow, to był naprawdę ciężki pokój. No to co? Pistolecik. Pudełko. Czy pudełko spadnie jak rozdepcze kurę? Nie, okej. Okay. Wkurzające trochę, że te kury blokują pociski dosyć skutecznie i ciężko je zabić, o dziwo. O, dobra. No cóż, sam się zabił. Nie mam nic przeciwko, ale dziwne, że zaczął strzelać, zanim mój kamuflaż zniknął. Pudełko jeszcze nie gotowe. Tutaj nic nie będzie, wagoniki. Tu jest coś specjalnego, zielone to chyba kapliczka, tak. To nam daje amunicję do wszystkiego, ale dodaje sporo klątwy. Więc na razie nie potrzebuję. O nie. Cholerne kulki, czy ja coś mówiłem o nich? Dobra, jedna padła. Aha, to jest totem, ekstra. Gdzie jest druga? Tam gdzieś sobie lata, cholera jedna. Spróbuję ją zabić. Dobra, zabiłem. A na tego to już użyjemy jakiejś podstawowej pukawki. Więcej nie będzie potrzebne. Trzeci level już powolutku zwiększa wyzwanie. Dobra, wszystko. Nie, nie wszystko. Coś tu jeszcze żyje. Okej. Okay. Kto jeszcze? Więcej Pokemonów? Koniec. O, amunicja. To uzupełnijmy różdżki może. Sprawdzę jeszcze ukryte pokoje. Nic nie znalazłem, idziemy do sklepu. To jest badziew bomba, to jest aktywne, więc nie chcę wymieniać. Mam dwa klucze, więc kluczy chyba nie kupię. Chociaż może.
Amunicja. Ślepaki. Amunicję mam. Jeszcze. Chociaż no, zobaczymy. Tak czy siak znajdę tutaj jeszcze jedną broń. Powinienem znaleźć. Więc tak, pudełko. Ciekawe, czy pudełko pozwala mi na przykład kraść przedmioty ze sklepu. To byłoby ciekawe. Też pewnie musiałbym go użyć, zanim tu wejdę, albo zanim w ogóle wejdę do sklepu. Dobra, co tutaj mamy? Ej! Chamstwo! Znów mobek zaczął być agresywny, zanim mój kamuflaż zepsuł się. Pudełko. Myślałem, że prawie za późno, ale nie. Dobra, nie użyję teleportu. Chcę tutaj trochę zoptymalizować. Z nadzieją, że może jednak dojdę do 5 levelu. Może. Chciałbym przynajmniej tam zacząć te składniki pocisku nosić. Dobra. No, ten pistolet w sumie nie jest taki dobry. Hahaha, to nie zabiło czarodzieja? Jak to? Tu jest. Okej, to zabiło. Ten się zatruł. Doskonale. Coś tam jeszcze było. O, zamieniło go w kurę. Chyba shotgunistę. Pięknie. Czemu te kury mają tyle życia? Ktoś tam jeszcze żyje. Znowu kura. Dobra, pudełko. Ach, zdecydowanie jeden z lepszych przedmiotów, jakie miałem. Raz, że śmieszny, a dwa, że bardzo użyteczny, no. Chociaż tutaj właśnie widzę, że moby zaczynają jakoś tego nie respektować, że jestem ukryty, nie wiem. I atakują, zanim jeszcze mnie wykryją. Gin! No to teraz zmienimy kierunek. Koniec. O, coś tam było, ale wybuchło. Jest item room. Zielona skrzynka, więc może coś z sensem. Tak, to było dobre. Tarcza zdrajcy. Która przy przeładowaniu... To jest jakiś pistolet maszynowy, coś takiego mniej więcej. Automat, no. Przy przeładowaniu stawia tarczę, która na jakiś czas blokuje pociski. No tutaj już pewnie mi się nie uda bossa sflawlessować, ale pomarzyć zawsze można. A, jeszcze pistolecika poużywamy. Okej, co tu widać? Widzę dużo rzeczy do wysadzenia. Może mi się uda prześliznąć. Aj, małe szanse, ale może. Mwahahaha. To było piękne. Kocha pudełko. Tyle zabawy. Tak. A, tym razem na tego nie zadziałało. 4. No, ale... Nie no, pudełko jest ekstra. To pójdźmy tu do góry. Bez pudełka niestety. O! Dwa klucze potrzeba, ale to trzecia skrzynka. Ale za dwa klucze, kurde, no ciężko. Mam na razie dosyć dobre bronie. Gdyby to była jakaś lepsza skrzynka, nie wiem, czerwona albo czarna, to jeszcze bym pomyślał, a tak, no nie wiem na razie. Chociaż mam sporo kasy. Może kupię klucz w sklepie i otworzę to. Tu są... to jest to. Dobra, to małe cięcie, bo jeżdżenie wagonikami jest upierdliwe i zajmuje dużo czasu. Zapomniałem o małym detalu.
że to jest aktywny przedmiot, który sprawi, że moje pudełko porzucę. Chyba tego nie zrobię. Najwyżej tam z czwartego levelu, jeżeli dojdę, to wezmę kawałek pocisku, ale pudełko jest zbyt fajne, zbyt użyteczne, żeby go porzucać. No. Chcę wreszcie dojść do piątego poziomu. Tam trochę poćwiczyć przetrwanie ogólnie na piątym poziomie. A, wlazłem w to. Jak lama ostatnia. No, dobra. To nie jest śmieszne. Zawsze tutaj dostaję w papę w tym pokoju z wagonikami, no. O, ork. Doskonale. Ork ma przeważnie dobre rzeczy. No, może pohandlujemy. Celownik, więcej amunicji. Oraz nalot. Nalot jest ekstra. Blokowałem go ostatnio, ale no nie stać mnie jeszcze. Więcej amunicji by się przydało, ale to nam poszerzy magazynki. Co prawda nie doda amunicji do już istniejących broni. Myślę, że jeszcze tam wrócę, ale no nalot jest aktywny, więc znów w pudełko. To item room. Szara skrzynka. Cholera, też aktywny item. Średnio, znaczy to po prostu spowalnia czas. Nie no, chcę pudełko, przykro mi. Nie ma ukrytych przejść? Nie. To został boss. Czy otworzyć tą zieloną skrzynkę, czy nie? To jest pytanie. Klucz 35, amunicja 42, drogo. No, mamy jeszcze bronię, mamy amunicję, więc kupię, chyba otworzę tą skrzynkę. Spróbuję sobie zmaksymalizować szansę. Kurde, czemu nie ma tam blisko teleportu? Zmaksymalizować sobie szansę dojścia jak najdalej. No to jest niezły run. Zaraz tędy. Czy tak na bossa użyjemy różdżek oczywiście. Mam nadzieję, że będzie czołka, nie balrog. Chociaż może być balrog. To się nauczy z nim walczyć lepiej. To jest broń. Ognista dłoń. Chyba była dobra. Tak, w miarę dobra. Okej. Może jeszcze posprawdzam secret roomy gdzieś. Albo to pobyło się dopiero. Pudełko nieaktywne niestety, nie tym razem. Więc tak, różdżka jest pod dwójką, ta jest pod piątką jako awaryjna broń. Trzy ślepaki, no życia tak sobie, ale raczej powinno wystarczyć na bossa. No i mam to coś, co mi daje niby więcej kluczy. No może i dobrze, że otworzyłem te skrzynki wszystkie. Idziemy. Balrog. Dobra, Balrog. Ten atak jest jakiś dziwny. Nie umiem go w ogóle unikać. Aha, to jest ta faza ciemna. Dobra. Okej. Gdzie jesteś? Tu. No. Teraz kręciołek. O, jakoś tego uniknąłem. Czemu ja zmieniłem broń? Gdzie on jest? O! Tam gdzieś. Ciężko mi w niego wcelować, bo nie widzę go. O, oczywiście, jakżeby inaczej. Kiepsko idzie.
No, trochę słabo z tymi kulkami, bo czasami nie widzę w ogóle skąd one lecą i czemu akurat te tutaj się pojawiły. Tej fazy niezbyt lubię, bo... jest taka, no, może nie tyle chaotyczna, bo nie jest chaotyczna, ale... ciężko mi w niego celować w ogóle w tym momencie. Różdżki? Nie wiem, czy to jest dobra broń na niego akurat, bo często trzeba przeładowywać. O! Dobra, ostatnie ślepaki poszły. No, zabiję go, ale nie jestem zadowolony z ilości życia, jakie straciłem. No. Poszedł. No w sumie straciłem co? Serce chyba jedno. Więc nie było aż tak źle. To już miałem kiedyś, potrójna kusza. Trochę kredytów, nie było żadnych serc. Co jest? Nie było żadnych serc. Klucz jest gdzieś. A. 40 łusek, więc za bardzo mnie nie stać na nic. W takim razie pójdziemy sobie przed siebie. No, czwarty level. Oby tutaj nie paść. No. No dobra, czwarty poziom, pudełko od razu. No tutaj wydaje mi się niestety, że płonąca dłoń się za bardzo nie sprawdzi, bo ona jest bardziej... No cóż, podpalasz przeciwnika i czekasz aż umrze, a tutaj to raczej potrzebujemy bardzo szybko zabijać, bo jest dużo mobów, zazwyczaj w pokojach jest chaos. Więc pewnie snajperka... się przyda. O tak, o cholera, to jest ciężki pokój. Kogo najpierw? Chyba tego, bo on buffuje. Chociaż Magus jest równie koszmarny. A ten przyzywa wszystko złe, nie wiem. No już mnie coś pierdzielnęło, nawet nie zauważyłem. Dobra. Tamten umarł. Tak, już 2 HP w plecy. Dobry początek. Doskonały. Nie wierzę po prostu. Czy ja umrę w pierwszym pokoju, jaki tutaj nastanie? Może tak nie? Gorzej chyba być nie mogło. Nienawidzę czwartego poziomu. Tego poużywam. Tarcza mi się przyda raczej. Dostałem od czegoś, nawet zupełnie nie zarejestrowałem, co to było. A, już widzę. Już widzę, co to było. Jeszcze coś tu żyje. Masakra totalna. Nie wiem, tutaj po prostu nagle przestaje kontaktować. Zdychaj. Ha, ha, ha. O nie, summoner gdzieś był. Gdzie jesteś? Tu. Umarł? Chyba, może. Slime jeszcze żyje. Wszystko tu jest koszmarne po prostu. Wszystko co żyje i nie żyje jest nieumarłe. Przynajmniej pudełko naładowane. No i co? Do góry możemy iść. To chyba będę ślepaków używał w pokojach, bo inaczej to... bieda. Okej, okay. Co tutaj mamy? Nic nie widzę. Jest Magus.
Z tej strony. Slime, nie wiem co go... O, ty jesteś najgorszy. Więc umrzesz pierwszy. Albo nie, ja umrę pierwszy. Tak. O. Co się dzieje? Co się dzieje? Nie ogarniam. Help. Send help. Zabiłem Magusa. Ale rzeź. Fajnie, że się milimetr przede mną pojawiasz. Jezus. Ktoś jeszcze żyje. No. A, no oczywiście, że to nie koniec. Za prosto by było. W sumie może pudełko mogłem użyć tak pomiędzy falami w tym pokoju. Oho, pusty. Snajperka. 3 strzały potrzebne. Nie podoba mi się to, że moby mają więcej życia na późniejszych levelach. Te same moby. To troszkę tak, no... Oczywiście utrudnia grę, ale nie w jakiś super interesujący sposób. No to mamy 0 życia. Snajperka się średnio już sprawdza. Co, różdżki? Powinienem, no... I tak nie mają już wiele amunicji. Przynajmniej umrę, korzystając z najlepszej broni, jaką mam. Nie będę się źle czuł. Gin. Powiedziałem z najlepszej broni, a potem używam jakiejś... podstawowej pukawki. Dobra, na ciebie. Snajperka wystarczy. O. To jeszcze nie koniec, tak. Teraz wy... będą się spawnowali w dużych ilościach. Jeszcze nie koniec. Koniec. Jesus. Znów polegnę tutaj. 4 level. No powoli się będę oswajał, jak pokoje wyglądają. Zostawimy na... Nawet nie będę tu wchodził, bo nie dojdę do 5. Co tu się dzieje? Wygląda na dziwnie prosto. Co znaczy, że pewnie umrę tutaj. Nie? O, różdżki też zamieniają w kury? Wow. Tego nie widziałem. Ma to jakiś sens. Nie bądź mimikiem. Ulecz mnie do pełna. Broń fajna, ale co z tego? Dziwne, że z tej strony jest zamknięcie. W sumie to może trzeba było rozwalić tę skrzynkę z nadzieją, że wyrzuci życie. Jeżeli już myślimy o optymalizacji. No dobra. Szkoda, że pudełko nie naładowane. Gincie, szatany! No nie, tutaj będzie padaczka. Pusty. Nie. Magus! O! Widzę, że bronie takie promieniste są. Kura się pali. Promieniste bronie są w stanie tego Magusa bić nawet kiedy się otacza barierą. Istotna wiadomość, znaczy istotna informacja. Pudło gotowe. Byle do sklepu. Przecież co mi da sklep? Ej, czemu zaczęliście we mnie strzelać? Chamstwo. Dobra, was tu w ten sposób załatwię. Może w końcu. Aha, to nie było wszystko. Wiadomo. Dobra. A, nie muszę tam iść, to dobrze.
No to ten, no, głowa demona chyba, chociaż to moja broń bossowa jak na razie. Najlepsza. Ale chcę przeżyć. Słyszę coś złego. Co tu w ogóle się dzieje? Ale dziwny pokój. Okej. Może snajperka? Dobra, dwa strzały wystarczą na slajma, to jest dobre. Dwa strzały celne. Oho, na ciebie już trzy. Kolejny klucz, Jezus, ja chcę sklep, a nie klucz. Jaki śmieszny pokój. Pudło. Okej. Kuszy za bardzo nie używam, no ale... Głowa demona, myślę, najlepszą rzeczą jest teraz dla mnie. Dobra. Tam są jakieś slajmy. Okej. Jeszcze żyję. Może snajperka? Żeby zaoszczędzić choć troszkę amunicji. Życie, o Boże, tak. To jest dopiero walka o przetrwanie. O, secret room. Jakoś magicznie się otworzył. Do mojego ślepaka, no, nie magicznie. A w nim więcej ślepaków. No dobrze. Przeżyję ciutkę dłużej, może. Gdzie ja w ogóle jestem? Bez pudełka już byłbym dawno martwy. Okej, czarodzieju. Giń. O nie. O nie. Tu to się raczej źle skończy. Run, Forest. Jednego załatwiłem. O nie, te wróżki, wróżki, nabojuszki, motylki jakieś. O cholera. Jakie zło, nie. Ale co to było? Po prostu milisekunda reakcji. Jak? Oczywiście, że ta wróżka pieprzona z dupy. Motylek. No dobra, czwarty level. Pozostaje moim Nemesis. A ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.